Hej, 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 moi drodzy, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie, tu znowu ja, Orention, i zapraszam na dalszą część zabawy z grą Metro Exodus. Mam trochę zajechany głos, ale nastała pora deszczowa, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, i nie trudno jest zmoknąć i później trochę zmarznąć, i stąd to chyba się wzięło. Okej, zanim przejdziemy do faktycznej rozgrywki, właściwej, następnego odcinka, ja oczywiście uparłem się na te znajdźki. Chciałem wam pokazać, ponieważ przeszedłem ten początkowy fragment gry jeszcze raz i odnalazłem te wszystkie notatki, a poza tym jeszcze są tutaj, moi drodzy, widokówki, czy pocztówki, których chwilowo jeszcze zebranych nie mam, ale wszystko przed nami. Także na początek, tutaj zaraz niedaleko od wejścia, gdzie weszliśmy do tuneli metra, przy tym warsztacie, znajdowało się nagranie tutaj tego Michałycza i tych ludzi, którzy coś tu z tą zaporą majdrowali. Nie wiem dokładnie co, ale przesłuchajmy sobie to nagranie. No to chyba koniec nagrania, tak to się tutaj odbyło, wszyscy prawdopodobnie zostali zabici przez tych wartowników, także no nie fajnie, nie fajnie. Okej, czyli taśmę odnalazłem, taśmę przesłuchaliśmy, idziemy do następnego miejsca. No i pierwsza pominięta przeze mnie notatka, czy też wpis do dziennika jest tutaj, to jest szpital, moi drodzy, tu mamy doktorka naszego. A no, w notatce mamy, no mamy powiedzmy teczka pacjenta, nie? Artem Czornyj. Data urodzenia, grupa krwi. Bez jaj, to jest trzeci raz. Mamy diagnozę i to, że dostał świeżą spartańską krew. Okej, czyli to jest teczka pacjenta w szpitalu, no jak to w szpitalu, nie? Okej, czyli teczkę pacjenta znaleźliśmy, ale jeszcze tutaj w szpitalu jest kolejna rzecz, kolejna znajdźka, a mianowicie pocztówka. Pierwsza pocztówka. Możemy sobie ją tutaj obejrzeć, proszę bardzo. Nie wiem, co to jest, ale prawdopodobnie jest to coś w Moskwie. Nigdy w Moskwie nie byłem i nie mam pojęcia, co to jest za budynek. Przypomina trochę. Chociaż nie, bo tutaj ma jeszcze takie. Pewnie jakiś pałac. On trochę mi przypominał Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. O. Tylko moje subiektywne odczucie oczywiście. Okej, czyli w szpitalu teczka pacjenta Artem Czornyj. Idziemy dalej. Okej, moi drodzy, to jesteśmy dalej. Jesteśmy na powierzchni w ruinach tutaj na budynku. Nie zajrzałem w ogóle tu, gdzie jest mieszkanie. Zdemolowane oczywiście.
Ale w owym mieszkaniu, tu na ścianie w kuchni, znajduje się kolejna pocztówka. Proszę bardzo. Jakiś zegar słoneczny. Nie mam pojęcia, kurczę. Musiałbym gdzieś zasięgnąć informacji w internetach na przykład. Już to jest za miejsce, ale dobra. Pocztówkę mamy. Ale to nie wszystko, bo jeszcze tu, w tym pokoju, znajduje się notatka. Zakurzony dziennik. 6 lipca 2013. Za późno. Szura poszła kupić coś do jedzenia. Miałem wynieść krzesło na balkon, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, gdy zaczęli nadawać komunikat Departamentu Obrony Cywilnej. Na zewnątrz tłumy. Wszyscy gdzieś biegną. Poleciały pociski. Oślepiło mnie. Oślepiło mnie nawet przez zasłony. Wszędzie widzę zielone kropki. Mam nadzieję, że Szura dotarła do metra. Myślałem, że już po mnie. Ale chyba wciąż mam trochę czasu. Zapadła noc. Na ulicach głucho. Słychać tylko ryk syren. Wszędzie ta dziwna zielona mgła. Od tego świeci w ciemności. A może mam zwidy? Telefon nie działa. Radio też. Szura. Moja droga Szura, obyś była cała. Nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Żegnaj, Szura. No, mam najprawdopodobniej choroba popromienna tutaj gościa dopadła. Okej, czyli mamy już tutaj obie pocztówki i te wpisy do dziennika, które poprzednio pominąłem. Następne są dalej. Nie? Okej, czyli super. Jestem szczęśliwy, zadowolony. Znalazłem te pominięte poprzednio wpisy. No i moi drodzy, to by było na tyle w tym takim wstępie odnajdywaniu tych opuszczonych zapisów. I teraz tak, mogłoby się wydawać, że to jakaś mania prześladowcza, ale spójrzcie, jak wejdziemy tutaj w dziennik, to mamy w zakurzonym dzienniku o tym, że Szura poszła kupić coś do jedzenia, miałem coś tam, nie? Żegnaj Szura, mam nadzieję, że wszystko w porządku. I mamy notatkę Szury. I Szura niestety nie dotarła do metra, bo skończyła gdzieś najprawdopodobniej tutaj. Bo tu odnalazłem tą notatkę. No i właśnie o to mi chodzi, nie? Że te takie opowieści też gdzieś tam bardzo... bardzo wpływają na jakiś tam nasz kontakt z grą, nie? Nasz tutaj przeżywanie, rzekłbym, tego wszystkiego, co się dzieje w uniwersum gry. I dlatego chciałbym po prostu odnaleźć te notatki i gdzieś tam wczuwać się bardziej w opowieść. Także cóż, za chwilę zaproszę was na już właściwą rozgrywkę kolejnego odcinka i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. No to witam ponownie, moi drodzy, w rozgrywce w kolejnym odcinku. Tak, tutaj został Artiom postrzelony przez tych ludzi z Hanzy. Stworzyli jakąś zakazaną strefę, a to wydaje mi się, że w związku z tym, że mają tu jakąś stację, z której wysyłają pociągi poza Moskwę. I myślę, że oni już od dłuższego czasu wiedzieli, że istnieje życie poza tunelami metra. Jestem przekonany. No ale zobaczymy. No nie, jednak tak. Okej. No idź. Zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Stopa. Tam stopa wystaje z ziemi, ja pierdziu. Tu dłoń. W ogóle całe ramiona. Kurczę. Mnóstwo ludzi musiało tutaj zginąć. Okej, mamy apteczki najprawdopodobniej. Tak, dwie. Świetnie. Jedną możemy sobie zaaplikować. A tam jest taki mały demonek, chyba widzę. Odleciał. Nie wiem, czy tutaj właśnie Hanza w tej swojej zakazanej strefie nie urządziła sobie takiej zbiorowej mogiły wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś tutaj nieopatrznie do tej ich strefy weszli i tak skończyli najprawdopodobniej. Ci w tych pancerzach to wyglądają na stalkerów, nie? Tych takich, którzy wychodzą, żeby znaleźć jakieś zasoby.
No nieźle, nieźle, nieźle. No dobra, idźmy dalej. Tak, będę się bacznie rozglądał. Wiecie o co chodzi. O, proszę. I filtr. Proszę bardzo, zmieniamy filtr. I mamy notateczkę. Pognieciony list. List. Sierioża, udało nam się. Można dojechać prawie do samego Ramienskoje. Trzeba tylko trzymać się z dala od autostrady. Jest zawalona złomem. Dalej musisz iść na piechotę, przynajmniej przez obwodnicę. To miejsce jest w porządku. Tutejsi żołnierze są zdrowi jak byk. Zabierają nas do obozu filtracyjnego. Ale chyba nie zabawimy tam długo. Może kilka dni, potem znajdą nam jakieś zajęcie. Strażnicy ciągle narzekają, że mają pełne ręce roboty. Rzucajcie wszystko i przyjeżdżajcie. Wszystko dla was przygotuję. Wyślę ten list najszybciej jak to możliwe. Tata. Ciekawe. Nie, to wiatrak rzuca cień. Myślałem, że demon. Mam wrażenie, że ten list był napisany zaraz po wybuchu. Po wojnie. Ale to takie moje subiektywne odczucie. O, ubrudziłem maseczkę. Okej. O, proszę, mam ten. Właśnie popatrzyłem w sterowanie i okazało się, że mam tutaj pod dodatkowymi klawiszami myszy, mogę automatycznie biec i mogę chodzić sobie, nie trzymając wciśniętego przycisku W. Znowu ubrudziłem maseczkę. No trudno, wytrzemy, przetrzemy. Co to było? Jakiś ptak? Chciał tutaj nas dziobnąć? Tak, to są te słynne ciężarówki rosyjskie, ZIL, czy tam nawet jeszcze sowieckie. Sowiecka myśl techniczna, one spalały więcej paliwa niż ważyły, kurczę, na 100 km. Z tego co wiem. O. Tak, i to co mówiłem. No, wydaje mi się, że Hansa sobie urządziła taką stację wypadową. Wyjeżdżają stąd pociągami poza Moskwę. Tak sobie myślę. Kolejna ciężarówka. Typu ZIL. I mnóstwo śmieci. Różnej maści i gatunku. Skoczmy, bo to jest mróz. Jeszcze wchodzić do wody na takim mrozie. Można się nieźle załatwić. Już? Coś bardzo szybko te filtry musimy zmieniać, widzę. Okej, to chyba jedyna droga. Martwy wartownik. Tak, jeszcze się rozejrzę dokładnie, żeby nie przegapić czegoś. No ale trudno, no wiecie co, to taki pierwszy, bo no, miałem możliwość rozpocząć. Nie ograłem zbyt długo, więc miałem możliwość rozpocząć od nowa rozgrywkę, żeby znaleźć te dzienniki. Już później nie będę tego robił, oczywiście nie będę wracał gdzieś tam daleko. A, i odkryłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż istnieje tutaj szybki zapis. Kurczę, w poprzednich odsłonach tego nie było, o ile dobrze pamiętam. Nie mam latarki, chyba. Albo nie mogę jej teraz włączyć. Tak, w poprzednich odsłonach tytułu wydaje mi się, że nie było szybkiego zapisu. Przepraszam, gra zapisywała się automatycznie na tych save pointach. A, już teraz też wiem... O, maseczkę zdjął Artyom. Już teraz wiem, kiedy gra się zapisuje, takie w prawym dolnym rogu pojawiają się takie cyfry. To jest właśnie moment zapisu gry. Okej, może młotek chociaż wezmę, a mogę włączyć? Nie wiem, coś się pojawia, jakiś piktogram, ale latarka się nie włącza, czyli najprawdopodobniej jej nie mam na tą chwilę. O, temu się chyba nie udało uciec od wartownika. O, właśnie, gra się zapisała.
Mogę się skradać. Oho. Celuj w otwór. No, trzeba uważać. Żeby nas nie wzięli za wartownika przypadkiem. No nic, nic. Raczej nic tu nie znajdziemy. Będziemy się skradać. W takim układzie. Nie, tu jest raczej zamknięte. A, tu. Wskazywałaby na to ikonka, nie? Z tym iksikiem, czyli tędy. Chodźmy po drabinie w takim razie. O, tu są, no. Lepiej tam nie chodź, Artyom. O, właśnie, i tutaj są pociągi. O, nieźle. Proszę, jaką mają tą... Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, to urządzenie, ale obracają lokomotywy. Pięknie, ale naprawdę grafika jest tak szczegółowa. Ta lokomotywa jest tak odwzorowana, pięknie. Okej. Okay. Idźmy dalej w tym razie. Jaremak. No, wydaje mi się, że nie wszyscy są zadowoleni z takiego traktowania tutaj tych przybyszów na powierzchni. O, tak, tak, tak. Stara zasada, kto jest za, może odejść od ściany, nie? Kto jest przeciwko, pod ścianę. No nie, tego zamykają do celi. No, także jeszcze pod ścianą go nie ustawiają, ale pewnie wszystko przed nim. What happened to him? His daughter died. And she was the reason he took the damn job. Fearing shooting squads in their prey. As good a job as any. For an ass like you, maybe. But not for that old timer. He has principles, you see. Well, he should have stayed true to them. Maybe then his daughter would still be alive. That's exactly what he did. But his daughter had TB. Untreatable. And our guys told him they'd cure her. Ciekawe, o kim oni rozmawiają. Komuś zmarła córka, tak? I plutony przewoził? Ciekawe, to, czyli co, materiał radioaktywny? Nie mam pojęcia. A jest, proszę. To tutaj tego... Jaremaka zamykają. Jaremak. Jeremak. Jermak, co ja czytam? Kurczę, Jermak, okej, okay, Jermak. No nieźle, nieźle. No bo tak dziwnie, nie? Nie przywykłem do takich... nazwisk. Albo to przezwisko. Człowiek, człowiek, no, znaczy wyciągnij mnie stąd. Wydaje mi się, że to oni mówili ci żołnierze. On ma fajny ten... czapkę. To jest hełmofon bodajże, to się nazywa. Czołgiści takimi dysponowali w Związku Radzieckim. Pomożesz mi? Nie mogę... O, mogę. Apteczki. Super. Aż boję się zaglądać, czy te... No na razie niczego nie pominąłem. Rozgrajże się tu. Dobrze, Jermak. Jermak, to pewnie z tym akcentem rosyjskim trzeba by wymawiać. No dobra, wydaje mi się, że nic tutaj nie ma. Ale fajny warsztat. Jak wyposażony, narzędzia, proszę bardzo. Stąd wylazłem, tak? No nieźle.
Jermak, poczekaj, poczekaj, już idę. Zaraz, zaraz. Okej. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Okej. Gdzie jest... Gdzie mam się przekraść? Turn the lights off. Ale gdzie? Tam gdzie? O, czekajcie, a nie tu? Chyba tu. Okej. Wyłączyłem, Jermak. To tak sobie możesz stać? Nie boisz się, że cię zobaczą? Jermak. Jestem spokojny. Okej. I co teraz? Tam mam iść? Widzę. Nie, nie widzę. Widzę. Dobra. Ale ten żołnierz stoi. A, dobra. Zdalać. Idzie tu, idzie tu. Przy ścianie, dobra. Ten się patrzy na mnie. To na mnie patrzy. Okej. Zaraz, zaraz. To mnie przejdę niestety. Idę po drabinie, Jermak, tak jak chciałeś, nie ma problemu. O, gdzieś wlazłem i co teraz? Gdzie ty jesteś, Jermak? Odpowiadaj mi, bo nie wiem dokąd mam iść. Michałycz? To on przeżył? Pamiętacie Michałycza tam z tuneli? Może ten sam? Czy nie wszyscy tam zginęli? Czy ten szkieleton w masce spowalniczej to nie był jednak Michałycz? Najprawdopodobniej. Się udało mu przeżyć. Się udało mu. No. Bardzo. Jest Jern. Zbliż się do wroga, by unieszkodliwić go po cichu. Jasne. Tego tam? Myślę, że tak. Zbliżam się po cichu. O, no kurczę, gdzie starszego pana tak potraktować? Ja pierdziele, no dobra, no wróg to wróg, nie? Wróg przeciwnik. O, Jermak tam jest. No już. Jermak, jak przez ciebie przegapię jakiś wpis do dziennika, to ci nie daruję. Chłopie. Wait, wait a moment. Wait. No czekam, czekam. Co zrobić? And we need to get to that door. A kto? A tam jest, no faktycznie. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. No mam, 5 śmieci. A, to mam rzucić? I hope the noise distracts him. Well done. No i co teraz, mogę iść? Let's go. Come. Się śmiesznie porusza ten Jermak. No idę, idę, no. This system supplies air for the command center. It's not that large, actually. Wait for the moment and go through. I will, of course, do it again, but I'm not much of a fighter, as you could guess. Good luck to you. Dzięki, dzięki, Jermak, dzięki. Jesteś w porządku, gość. Tu muszę wejść, rozumiem. Latarki nie mam niestety. Idę. Idę tam, gdzie Jermak powiedział, że mam iść. Anna!
To on nas doprowadził tu, gdzie Annę zamknęli, bo on tam mówił coś, że dziewuszkę tam przesłuchują, no. Walcz. Walcz, Artem. Strzelaj, zabij. Dobra. Jest Anna, żyje, wszystko w porządku. Żyjemy oboje, także jest dobrze, moja droga. Gościu, kobietę, krzesłem. Dobrze, Anna, pięknie to zrobiłaś, kobito. O, to ciekawe. No oczywiście, że słyszę. Widzę, widzę, no. Kurczę, to mnóstwo ludzi żyje na powierzchni, spójrzcie. W Europie, w Azji. Poczekajcie, moi drodzy, bo ja tu w opcjach gdzieś znalazłem dostępność. Można włączyć tło napisów. Myślę, że będą bardziej czytelne. O, właśnie, no. Będą bardziej czytelne. Są bardziej czytelne. Czekaj, Anusiu, czekaj. Oficjalny list. Wiadomość wychodząca, numer taki i taki, ściśle tajne. Do pułkownik Rylejew, szef działu zaopatrzeniowego. W odpowiedzi na pańskie podanie z dnia takiego i takiego informuję, że stan personelu zewnętrznego stacji zagłuszającej na dzień ten i ten wynosi 4786 ludzi, w tym 3857 funkcjonariuszy straży specjalnej wymagających dodatkowego uzbrojenia, 723 pracowników technicznych i 206 pracowników administracji. Zastępca przewodniczącego Departamentu Specjalnego, major Stroin. Pięknie. Kurde, ile ludzi tu pracuje w tym, w tej zagłuszarni sygnałów. Uciekamy, uciekamy, poczekaj mi. Jermak. O, pistolet z tłumikiem, podejrzewam, czy rewolwer. To chyba była latarka na głowę. Zakładana. Dobra, dobra, dobra. Tak, myślę, że to o nim mówili tamci żołnierze, to jemu córka umarła na gruźlicę biedakowi. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. Czujnik światła na zegarku włączy się, gdy jesteś oświetlony i wrogowie mogą cię dostrzec. No to my to znamy wszystko. Jeśli nie wiem, czy nie spróbuję... Tak, zapisałem sobie. Zrobiłem sobie szybki zapis. Wyczuwam, że już będą skradanki pierwsze. A mogę zmienić broń? O, właśnie, mogę zmienić broń. Tam ten zegarek, jakieś inne światło się pojawiało, nie? Jakiś kolor się, znaczy inne światło. Kolor się zmieniał, kiedy byliśmy widoczni. Czy idzie tu dwóch? Cicho.
Spróbujemy po cichu wyeliminować. Kurde, ale ja. Ale chyba dałem ciała. Wydaje mi się. Tam jest chyba jeszcze jeden, no. Chodźcie tu, ej. A mam jeszcze jakieś puszki. Przyjdźcie tu, ej. Nie słyszę, kurczę. No trudno. Ja pierdził, cały alarm wszcząłem. No to pięknie. No to pięknie. To wydaje mi się, że już, że tak powiem, pistolet z tłumikiem nie jest konieczny. Tak się skończyło moje skradanie właśnie. Nie trafiam go? Tak, jeszcze te filtry. Teraz, nie? Teraz, jak jest gorąco. Między sobą walczą? Czy to... A, no i tam... Ktoś do mnie strzela. Nie mam nabojów chyba do tej broni. Coś mi się wydaje. Tu też mam jeden? Jeden nabój mam? To ja muszę coś zebrać w tym układzie. Jakieś ammo muszę zebrać. Okej, kurde. Dobra, mam naboje. Mam naboje chyba. Gubię się oczywiście, bo taki jestem dobry w shooterach, ale mam 20 nabojów. Jeden padł. Cieszę się razem z tobą, Anusiu. Pozwól, że ja się wyposażę tutaj. Zbieram wszystkie naboje. Kurde, co to za strzelanina tutaj jest? Chyba zmieniłem karabin, co? No nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie tutaj w tym momencie. A, puszki mogę wziąć. Na odwracanie uwagi, tak? O, i mogę wyłączyć światło, jeszcze lepiej. A co to jest? Filtry? Pięknie. Mogę wyłączyć lampę, dobra. Dobra, pozbierałem wszystko, co mogłem. Idę dalej, idę dalej. O, trochę oberwałem, czyli... I filtr jeszcze. Nie wiem, dokąd mam iść, kurczę, tutaj? Kto tam tak strzela? To Anna to... A, Anna jest chyba tam. Filtry i amunicja. Gdzie wy jesteście? Tam ktoś jest. Dobra. Załatwieni. Bo tam jest jeszcze jeden, wydaje mi się. To jest chyba wszystko to sama broń, nie? No biorę, biorę, no co? Aha, już chyba wszystko zebrałem, co mogłem. No nie, nie ma tu nikogo, nie? Tędy mam przejść? Spróbujmy tędy w takim razie. Zamknąłeś? Zamknąłeś.
Dobra robota. No, czyli dobrze poszedłem. Jestem w środku, wszystko ok. Dobra. Pięknie. Wziąłem trochę nabojów do tego. A ten jest chyba lepszy. Ale nie, nie chciałem kałasza odkładać. W takim razie ten zamienię, co? Teraz pod jedynką mam taki rewolwer, śliczny, z dwoma nabojami. Wydaje mi się, że on ma też tłumik, co? Tędy mogę przejść, ale... Jeszcze bym się... O! No proszę, a jak tego się używa? No tak, to... To chyba sobie ładuję tą latarkę, nie? Tak, mam teraz włączoną, jak dobrze świeci. Proszę, dziennik. Notatka służbowa. Do wszystkich funkcjonariuszy Straży Specjalnej Projektu Tarcza. W ostatnich latach wzrosła liczba prób przełamania naszej linii obrony przez szpiegów i agentów o nietypowym profilu demograficznym. Kobiety, starców, nastolatki. Działania podejmowane przez Straż Specjalną okazują się nad wyraz skuteczne. Nasi wrogowie nie mają najmniejszych szans na udany sabotaż przy użyciu konwencjonalnych metod. Wszyscy funkcjonariusze muszą wykonywać swoje obowiązki sumiennie i traktować pojmanych agentów z należytą ostrożnością. Pamiętajcie, że wróg jest przewrotny, pomysłowy i zdesperowany. Może posunąć się do wszystkiego, byle osiągnąć swój cel. Pamiętajmy jednak, że wciąż dysponuje odpowiednimi zasobami. Szczur w ślepym zaułku jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Rada Bezpieczeństwa. Kurczę. Tak, starcy, kobiety i dzieci to na pewno szpiedzy jak obcego. Ale ciekawe też jest, że prowadzą jakąś... przepraszam. Wojnę? A, naboje do rewolweru. Świetnie. Jeszcze więcej nabojów. Do rewolweru. Prowadzą jakąś... wojnę z tymi ludźmi na powierzchni? Jeszcze więcej nabojów do rewolweru. O, świetnie. One mogą się przydać. Wow, 23. No nieźle, nieźle. Pięknie. Noże do rzucania. Kurczę, jak to się wybiera tutaj? Dobra, mniejsza z tym. C.